Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek Sabriny. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy i łapek, ja jestem zakochana w Sabrinie, uwielbiam ją i w ogóle cudownie mi się gra. I dzisiaj kolejny dzień zmagań, ale obiecuję, już dzisiaj nie będziemy szukać żadnych kryształów, po prostu będziemy ogarniać biżuterię, tę biżuterię, jak ją stworzę, już tam kilka rzeczy, będziemy próbowali sprzedać, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i zapraszam was na mój drugi kanał, czyli kanał Game Scarlett. Bo nie wiem, czy pamiętacie o tym, ale mam jeszcze drugi kanał i tam sobie pogrywam w różne gry. Oczywiście w momentach, kiedy mam czas nagrać na nie materiał, bo nie zawsze tak jest, że mam, ale jak mam czas, to nagrywam. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku, gdyby ktoś nie pamiętał, Sabrina zatrudniła się do pracy po to tylko, żeby kryształy móc zbierać i zakochała się w naszym tutaj Geldrim, Gardrim, blablabla, no w każdym razie tym od duchów. I będzie z tymi duchami starała się walczyć. Wytworzyliśmy uświęcone świece, zasadziłam sobie tutaj roślinki, tutaj jeszcze mamy kamienie, które są wrzucone, żeby się naładowały i resztę rzeczy mamy tam ogarniętych, w sensie tutaj w naszej biblioteczce. I słuchajcie, no lecimy sobie chyba wytworzyć nową biżuterię, tylko powiedz mi, Sabrina, jak ty się czujesz? Myślę, że chyba dobrze się czujesz, więc zaprojektujemy kolejną biżuterię. Ostatni projekt, który robiliśmy, to było to, więc robimy teraz ten, z tym okiem. I on musi być złoty. To się po prostu prosi o to, żeby to było złote. O Zinot, pospolite. Złoto wyjątkowe, zdecydowanie. A jeśli chodzi o kryształ, to ja bym tutaj wrzuciła jakiś rzadki kryształ, wyjątkowy, no solid, to nie, te musimy sobie zasadzić, żeby nam się robiły, ale możemy tego plumbita wrzucić, bo mamy go dużo, chociaż on taki kolorystycznie chyba będzie ciężko pasować, wyjątkowy ametyst. To zróbmy może z ametystem, a zróbmy tak, zobaczymy. No muszę oszlifować tamte, bo ja nie wiem, czy te drzewa kryształowe jeszcze na ten moment, nie wiem, pewnie w komentarzach mi będziecie pisać, ale ja mam tak do przodu nagraną tę serię, że ciężko będzie mi się odnosić do tego, co wy będziecie mówić, ale... Ojej, chyba przyspieszyli tworzenie tych. Nie robi się tego już pół dnia! Takie mam wrażenie, że przyspieszyli robienie tych kryształów i no nie będę w stanie się odnieść do tego, co mi będziecie pisać w komentarzach, po prostu, więc jeżeli będzie was coś denerwować, irytować, no to przepraszam, no nie będę w stanie się odnieść. Ale już myślę, że niedługo uda nam się ogarnąć temat. Mamy zrobioną, no jest przepiękna. Załóż sobie do aktualnego stroju. No i kolejna świetna biżuteria. Ej, naprawdę jest przepiękne to. Cudowne! I takie kocie oko, w ogóle takie jak z Egiptu. No czad, zaprojektuj może kolejną biżuterię, żebyśmy jeszcze zobaczyli, co jest. I tutaj ma... O Jezu, jakie to jest piękne! O matko, bransoletka, świecidełko. I ją sobie byśmy zrobili różowe złoto może. Albo nie, dobra, zrobię z jakiegoś żelazium, żeby nie było, że ja tylko i wyłącznie złote robię. Ja po prostu bardzo lubię złoto. Wiecie, jestem dziewczyną wolącą złoto, mam bardzo dużo srebra, bo kiedyś srebro lubiłam, ale teraz jestem team złoto totalnie, więc coś takiego srebra. Nie mamy srebra tu w ogóle? Żelazium, smutkum, platinium. Coś bym wolała takiego nie aż tak wyjątkowego. A może ze smutkum byśmy to zrobili? I... Znaczy smutkum tak średnio, jeśli chodzi o wyjątkowość swoją. Ale ten plumbit byśmy do tego doładowali. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Bo nie wygląda to na dobre zestawienie, jeśli mam być szczera. Wyglądowo. Tak jakoś raczej wygląda mi to na coś, co byłoby takie... No kiepskie. O, ktoś dzwoni. A, tam szef dzwoni. Mówiłam, że potrzebujemy wolnego. Chciałoby mi się teraz metale bardziej zbierać niż kamienie, więc jak pójdziemy do pracy znowu, to pozbieram. No jest to trochę cheatowanie, wiem. Nie musicie mówić, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to cheatowaniem. I mamy kolejną bransoletkę, więc tę, którą masz, bardzo proszę. Patrz, uprawiaj więcej opcji. Stroje... Nie, czekajcie, bo to jest wyposażenie. Cały czas sobie zapominam, że to jest tu. Te bardzo proszę, zdejmij biżuterię, usuń z aktualnego stroju i te bym chciała, żebyś założyła do aktualnego stroju. I ona zna tę rękę. I się zastanawiam, czy one będą w kasie też normalnie teraz? No dobra, ta jest taka okej.
W sensie też jest bardzo ładna, ale jest taka zwykła już. Wzór jest taki zwykły, więc usuń z aktualnego stroju. I jak się czujesz? Czujesz się jeszcze dobrze, z 20 dopiero, więc zaprojektuj kolejną biżuterię. I tym razem byśmy zaprojektowali to coś pięknego. To jest też brązo. I jaka ona jest piękna! Ją zrobimy sobie z różowego złota może, co? Bekonit, srebro, platinum, smutkum, żelazium, akron, pyryt. A gdzie jest różowe złoto? Bekonit, socjalit, złoto, pyryt, heavy metal, lite, akron, różowe złoto chciałabym, żeby miała. I biały kamień jakiś, alabaster, pospolity jest, błyskolit wyjątkowy. Który jest droższy? 187, diament 200. Błyskolit sobie dodaj do tego może. Tylko błyskolit nie jest taki biały. Różowego nic nie mamy, nie? Kwarc różowy. No dobra, zrób z kwarcem różowym. No to taki tani trochę będzie, ale niech będzie ten kwarc różowy. I zobaczymy. No i to jest to, bo ja wcześniej, zwróciliście na to uwagę, nie? Że ja wcześniej cały dzień, o, twoja miłość. Cały dzień się męczyłam zrobieniem jednej rzeczy, a teraz od razu jest lepiej. Wyznaj mu zauroczenie, co? I chodź, bo ty musisz. O Jezu, pocałuj. Jakbyście się pytali, czemu mogę się starać o dziecko. Ściągnęłam moda, pochwal szczerze. Mogę się teraz starać o dziecko. Zaproś na randkę Sima w imieniu Geldry. O nie, no bez przesady. Sabrina, Bóg cię opuścił? Ale wiesz co, chodź, lecimy w Barabara. Barabara. Jak to nie możesz tu? Czemu nie możesz? Czy to przez coś... Nie żartuj. Nie możesz tu podejść? Powinnaś spokojnie móc podejść. Tak być nie może. Ja muszę wiedzieć, czy ja mogę z nim Barabara, czy nie mogę. W każdym razie, no jak tutaj mamy, to nie mamy tego Barabara, więc ja nie wiem, czy tutaj... Postaraj się o dziecko w krzakach, postaraj się o dziecko pod prysznicem, Barabara w krzakach. Czy to zadziała? Dobra, to w krzaku mogą, to w innym miejscu nie mogą, ale w krzakach mogą. Czy to jest jakiś jeszcze wścieklejszy? Jest! Super! Ale trzymamy pomoc przy duchach. Ja nie wiem, kolejny odcinek nagrywam i znowu Barabara, a ta widzę, przyszła nas nawiedzać, a my tutaj... On się... Co on zrobił? Co to jest? Sterta piór. A jakąś stertę piór mi przyniósł. Dobra, to będziemy mieć krzak od Barabara z nim. Niestety. Uuu, jaki romansik. Romansik. Będzie walka z duchami w tle romans. No idealnie. O coś takiego nic nie robiłam. I gdybyście się pytali o ten procent ciąży, to nie, że ja dam jej postaraj się o dziecko, tylko po prostu ja mam ustawiony, przypominam, 1% możliwości zajścia w ciąży przy takim Barabara, więc stąd to wygląda tak, a nie inaczej. Pierwsze Barabara... Twoje pierwsze Barabara było z nim? O nie, ale jedyne, co mnie denerwuje, to że tutaj nie możesz... Czemu nie mogliście tutaj żadnego Barabara zrobić? Tylko w krzaku. Coś tutaj... nie możesz tu podejść? Znaczy, może nie możesz przez tę lampę? Ej, może tak być. Ty chodź, bo ja muszę sprawdzić, czy my naprawdę nie możemy żadnego Barabara zrobić normalnego. Czy coś się popsuło? Dobra, możecie! O, czyli to jednak była wina lampy. On w ogóle i tak przez łóżko może przejść. Boże drogi. Jestem speszona. Takie rzeczy z duchami tutaj, ale to mi tak do niej pasuje, takie właśnie romanse z duchami, kontakty i w ogóle. Tutaj mamy jeszcze takiego jednego kawalera, ale na razie się skupiam na tym. Gorący międzygalaktyczny romans. Idź spać. Ty! On jest żywy? To Barabara było tak zarąbiste, że nam ożył. Widzicie?
Zmartwychwstałeś! O, już nie. Już nie żyje. Co to? Co się stało? Co tu się stanęło? Moon, co ty wyprawiasz? Dlaczego pokonałeś jakąś dziką wiewiórkę w walce? Jest dzisiaj święto zbiorów, a święto zbiorów kojarzy mi się z Halloween i takimi rzeczami. Więc, bo chyba święto zbiorów ma odwoływać się do Halloween. Więc, moi drodzy, będziemy sobie dynię robić. I ozdobimy sobie dyniami chatę. Gdzie jest ten wytwórca dyń? To było gdzieś chyba w zajęciach i umiejętnościach, czy coś takiego. Zajęcia umiejętności to było w różnych? Czy wiedza, kreatywność? Nie, to chyba była kreatywność. Bo ja bym chciała sobie tworzyć... O, właśnie, będziemy sobie tworzyć dynie. Będziemy mieć tutaj warsztat z dyniami, będziemy sobie robić. I pomyślałam sobie, że skoro ja ustawiłam, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie, ja ustawiłam tutaj długie życie, no to jeżeli chodzi o otoczenie, to myślę, że pory roku powinny trwać dni 14, a nie tak króciutko 7. I wtedy mamy do zimy jeszcze więcej czasu i myślę sobie, że będzie dobrze to, bo też bym sobie te dynie tutaj wyrzeźbiła, ozdobiła nimi dom, takie trochę Halloween byśmy zrobili. Oj, te nieszczęsne gnomy. Naprawdę muszę już iść, dzięki za spędzenie czasu. No my też dziękujemy za spędzenie czasu. Chodź, Sabrina, skorzystaj sobie. Ej, ty już tyle przeżyłaś, Sabrina? Aha, nie, dobra. Już się przestraszyłam. Weź sobie prysznic, bo ogól się zgul... O, właśnie nie nóg. I zgulowo się nie rąk. Dobrze. Ach, i ten jungle strój. Nie będziesz w nim chodzić. Musisz naprawić, bo nam duchy zepsuły jak zwykle. Lubi majsterkowania? Możesz lubić. To wyrzucisz, to wytrzesz. I moja droga, będziesz tutaj gotować. Użyj świeżych i gotowych składników. Zrobisz pizzę margaritę. Sama bym zjadła taką pizzę. O, bym zjadła pizzówkę. Ależ bym zjadła pizzówkę. O, fajnie, idealnie. Piecyk przy zasłonce. Cóż za mądre rozwiązanie. Podaj posiłek. I tak sobie myślę, że moglibyśmy jeszcze tutaj... dzisiaj mamy to święto, to może zaplanujemy sobie wydarzenie towarzyskie. Bądźmy tacy inni, jak nie ja, dodaj wydarzenie. I zrobilibyśmy sobie czarno-biała impreza, piżama party, sąsiedzka impreza składkowa? Nie, dziękuję. Upiorne przyjęcie, impreza kostiumowa incognito. Nagrody poziomu... Nie, upiorne przyjęcie będziemy sobie robić, żeby ludzie przyszli przebrani do nas. Gospodarzem będziemy my. Jako gości zaprosimy sobie tutaj, nie wiem, tych ludzi. Nie wiem, kim jesteście, ale możecie do nas przyjść. Żywieniowiec, no to my będziemy żywieniowcem, miksologiem. Nie mamy miksologa, ale dobrze. I zrobimy sobie to u nas i zrobimy sobie to może o godzinie 19. O 20. O, będziemy mieć już takie paranormalne zjawiska i ludzie do nas przyjdą. Ale chodź, 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 bo mamy tutaj rzeźbić w dyni i zrobimy sobie wymiotującą. Pomarańczową, blado-pomarańczową. Ciekawe, jak długo będziesz je robiła. Co się stało? Upiorne przyjęcie, wydarzenie punktowane rozpoczyna się o 20, zakątek nad potokiem. Jest po 20, a moje przyjęcie się nie zaczęło. No nie, no coś mi nie działa? Ona tu jest! Nagle odczuwasz obecność jakiejś złowrogiej istoty. Ten dom zamieszkuje wiele duchów, lecz to uczucie jest inne. Jeśli jest dobry moment na panikę, to być może właśnie teraz. Okej, nie okej. No dobra, on do nas przyszedł przynajmniej, opłać rachunki. O, a kim ty jesteś? Temperamencja! Kim ty jesteś, Temperamencja? Przyjazne powitanie z Temperamencją. O, zaprzyjaźniliśmy się. Kim jesteś, Temperamencjo? Czy musimy tutaj... O, zapal uświęconą świecę. Paranoiczka? Nie. Ale impreza mi się nie zrobiła nasza. Halloweenowa. Miała być impreza halloweenowa i się nie zrobiła. I co?
Coś ona nam zrobi? Zje nas czy coś? Czy tylko będzie wchodziła w różne przedmioty? Zawołaj na posiłek. Aha, tylko zepsułaś. O nie, Moon, musimy iść do weterynarza z tobą. Ale ta temperamencja nie wygląda źle. Spróbuj uspokoić. O co chodzi? To płonęło? Obejmuje mnie. Kto cię obejmuje? Co tu się dzieje? Usunęłam krzak, bo nie jest nam potrzebny, a ta Moon cały czas jest obsikana przez skunksa albo jakieś takie inne dziwne rzeczy. O, czemu masz inny nastrój? Czemu masz inny nastrój? Co ty? Chodź. Idziemy Barabara ogarnąć. Nie ma to jak Barabara z duchem. Paranoiczka Moon? Nie, no gdzie? Mieliśmy mieć odważnego kota. Przez te wszystkie duchy Moon nam uciekła, chyba że to dlatego, że ja nią zaniedbałam. Tak też może być. Nie oszukujmy się. Wyślij w pojedynkę, dołączymy. Nie będziemy sobie zbierać rzeczy. Nie oszukujmy się, nie jestem najlepszym właścicielem zwierząt w The Sims 4, ale to wam wielokrotnie mówiłam, a wy zawsze do mnie: Scarlett, dodaj psa, kota, konia, kurę, mrówkę, królika i inne tego typu. Za dużo Tigera Bonzo z tym tego typu. Możemy zaczynać wszystkie aktualne trwające wydarzenia. Zaczynajmy. Ale co zaczynajmy? Co, na co ja się zgodziłam? Na co ja się zgodziłam? O co chodzi i czemu my mamy przy... Nie! Nie, 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 nie. Co tu się podziało? Czy ja to ustawiłam? Nie, nie ustawiłam tego na 10 w piątek, tylko na 20 w czwartek. Co wy tu robicie, ludzie? O 10 rano? Co za impreza Halloween o 10? Nie! O co chodzi? O co z tym chodzi? Dlaczego mój kot tutaj stoi? Dlaczego nikt się nim nie zajmuje? Dlaczego jest godzina 15 i dalej nikt go nie wyleczył? I dlaczego ona jest przede mną w kolejce? Na te pytania odpowiedzi nikt nie znajdzie. Chyba sobie kupimy obiekty dla zwierzaków i stąd pójdziemy, bo widzę, że bardzo dobrze działa ta gra. Bardzo dobrze. Gryzak, przysmak, ośrodek przeciwstarzeniowy, randomizer, przysmak z ambrozją, przysmak ograniczenia IQ, przysmak działania postarzającym, o działaniu nadzającym na poprawę zdrowia. I kupimy sobie ze 4, bo widzę, że... Bo widzę, że nasz kod jest tutaj potraktowany po macoszemu i nikt nie chciał go wyleczyć. A siomi w ogóle. Mój kot tutaj czeka, pluje pod siebie i w ogóle. A wy zamiast go wyleczyć, to leczycie wszystkich innych zwierzaki. No co za... A patrzcie, nasz kotek tutaj cierpiał. A teraz już jest wyleczony, pogłaśaj go. Wybacz, Moon. Godzina 17, straciliśmy pół dnia na to, żeby cię wyleczyli i nikt cię nie wyleczył. Nie, tak serio, nie wiem, nie chcę posądzać samej gry o to, bo ja też mam modyfikacje tutaj, wiecie, modyfikacje mogą wpływać mimo wszystko na to, że to tak działa, więc po prostu dajcie mi znać, czy u was też to tak działa, czy to wyjątkowa moja gra jest, że to tak działa, że jakoś z tymi imprezami nie jestem pewna, więc muszę to w montażu zobaczyć, ale z tymi smakołykami to też jest dziwne, więc nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć, tak szczerze, nie wiem. Oprócz tego, że... Aha. Wszystko jak zwykle rozwalone. Ty sobie weź szybki prysznic, zjedz sobie coś i kolejną biżuterię przecież musimy.
ogarnąć i tutaj... Ale te nawiedzenia na razie nie są jakieś straszne. Myślałam, że one bardziej są takie upiorne, chyba że to do tego trzeba rozwijać te znajomości, jakieś tam znajomości, umiejętności paranormalne. Nie mamy tutaj jakiejś pizzówki pysznej? Nic nie mamy w lodówce? Przecież mieliśmy pizzę schowaną w lodówce. Aha, Mon uciekła. Emilia, co ty chcesz? Szybkie pytanie. Tak po przyjacielsku. No dobrze, ty znowu masz jakieś romanse. Nie... A, Günther przyszedł mi naprawiać. Chodź, pogadaj z Günterem, niech nam coś naprawi. Zaproś go do środka. Witaj w moim nawiedzonym domu, Günther. Ponoć jesteś specem od naprawy. O, cudownie! Ej, no! Stary, to ty jesteś po prostu genialny! Ej, może się z tobą zaprzyjaźnimy, bo ty jesteś kandydatem dobrym na męża. Przyjazne powitanie. Zaprosiłaś obcego do domu, za darmo ci wszystko naprawia. Zaproś go. Na żarcie. Może z nami zje. Zawołaj na posiłek. Chodź, zjedz sobie. Pogadaj z nim, rozmawiaj o wartościach nieruchomości. To jest kandydat na męża, on nam naprawił dom. Zapytaj, czy zwią... O nie, 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 w złym momencie się pojawiłeś, duchu. My tutaj żywego poznaliśmy. Hermetyczny dowcip. I posprzątaj. On wiedział, wyczuł moment, o której się godzinie pojawić. Wyrzuć. Entuzjazmuj się zainteresowaniami. I musimy wytrzeć te wszystkie rzeczy, nie? Oho, zaznaczył swoje terytorium. Wytrzyj śluzową istotę, ten Gildry. Kontynuuj bransoletkę. Ona jest moja! Nie będziesz mi podrywać Sabriny. Kończ, kończ Sabrina, bo to jest chyba ta fajna bransoletka z dziwnym kamieniem, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tak było w planie. O Jezu, jaka ładna! Załóż do aktualnego stroju. Gdzie ona jest? Ej, no błagam, no jest... Jakie cudeńko! Ależ ona jest piękna! O, ja nie mogę, jest prześliczna! To ty to zostajesz z nią! I zaprojektuj biżuterię kolejną! O matko, bransoletka botaniczna! O, ja! I zrób ją może ze smutką i... Turkus pospolity. O, to może być ładne. Chociaż w Rzymie powinna być ze złota. Ej, ale to jest świetne. Chyba ktoś w Rzymie musi mi też robić te bransoletki, bo one są przepiękne. Jestem zakochana. Chyba będą jedne z moich topowych akcesoriów przez te rzeczy, o ile one potem te bransoletki w kasie mi się pojawią. Żebym wiedziała, jak one wyglądają. Mon, ty miałaś uciec, z tego co pamiętam. Zmień sobie strój, żeby ci się to... O, na ten na przykład. I załóż do aktualnego stroju. I pokaż ją. Jaka ładna! O kurcze, ej! Simsy... Jestem w szoku. Myślałam, że one będą takie toporne, takie wiecie, nie? A one są naprawdę ładne. Zdejmij biżuterię i usuń z aktualnego stroju. Naprawdę są bardzo ładne. Co ty robisz? Markus Flex? Czemu ty jesteś smutny, Markus? Co ci się stało? Wyczuj duchową niestabilność. Chcesz wzmocnić swoją kreatywność? Wyposaż się w topaz pomarańczowy.
Drugi poziom zdolności parapsychicznych. Sabrina może teraz przeprowadzać seanse z innymi simami. Seanse grupowe zapewniają zwiększone korzyści grupie raźniej. Wesołe nawiedzenie, żywi i umarli współistnieją w harmonii. Widma będą przyjazne, częstotliwość występowania zjawisk paranormalnych zostanie zmniejszona. A możesz zrobić seans grupowy? Ten dom to jest trochę mniej nawiedzonym. Uwaga, ta ceremonia zużywa energię simów. Udana ceremonia sprawia, że simowie są mniej przerażeni. Nawiąż kontakt ze zmarłym simem o imieniu Gildry. I na koniec zrobimy sobie jeszcze jedną bransoletkę, ostatnią, którą na razie mamy. Nie wiem, czy one się, czy ilość bransoletek się powiększa wraz z umiejętnościami? Chyba tak, bo powinna się powiększyć wraz z rozwijaniem umiejętności tworzenia. A my jesteśmy teraz... jesteśmy teraz na jubilerstwie na poziomie 8, więc być może jeszcze się pojawią jakieś nowe projekty, których nie znam na ten moment. Więc chodź Sabrinka, ogarnij tutaj temat. Tak, kolejna mi się z Rzymem kojarząca. Sprzedaj 804. No to jestem zdziwiona, pokaż mi ją bardzo proszę. O Jezu, jaka ładna! Ej, ja nie mogę, one są przepiękne te. Kolejna mówię, że Jezu, jaka ładna, ale naprawdę są przepiękne. Zdejmij biżuterię, usuń z aktualnego stroju. Ukończ tworzenie klejnotów lub biżuterii 10 razy pracując w skupieniu, wyhoduj wyjątkowe drzewo. No ja bym chciała je wyhodować, tylko ono się coś nie chce wyhodować. Z przyjemnością bym je wyhodowała. Odchwaszczaj i podlej. Tylko mijają dni i ono się nie robi, więc nie wiem, ile ono będzie powstawać, to drzewko. Mam nadzieję, że już niedługo. A to co, co to za gówno? O Jezu, czy to mój kot? Czy to są żygi kocie? Aha. O nic, no. Aha, ty będziesz teraz wszystko sprzątać? No dobrze, to przynajmniej tyle, że wysprzątasz każdy syf. I tutaj musisz opróżnić pojemnik na odchody, bo mamy złą kuwetę. Bo ja myślałam, że to jest ta kuweta, która się sama czyści, o której nie muszę myśleć. Ale niestety nie i mamy ją w paskudnym stanie, więc nie dziwię się, że mój kot ma nas dość. Więc musimy tutaj posprzątać. Żeby zapewnić naszemu kociakowi lepsze życie ze mną. Chociaż nie ukrywam, życie ze mną w grze zwierzaków... Zwierzaki mają ze mną ciężkie życie w grze. O, w ten sposób. Jezu, jak ja się skupić nie mogę. Sabrina, chodź. Opróżnij pojemnik. Ja nie wiem, czy to wszystkie zwierzaki mi kupy robią do tego, czy o co chodzi. Dobra. Mamy trochę naszej biżuterii i warto byłoby zobaczyć, jak wygląda kwestia sprzedawania. Prawdopodobnie będzie wyglądać tak, jak myślę, że będzie wyglądać. Chodź. Wiem, że chce ci się spać, ale wpiszę ci kod, ponieważ bardzo bym chciała, żebyś sprzedawała swoją biżuterię, więc... Możesz wstać? Halo? Chodź, chodź, chodź. Ja wiem, że się czujesz źle. Wiem o tym. Wiem, że ja cię męczę i tak wszystko na trójce i takie przyspieszenia. O Jezu, Mun znowu uciekła, super. Ale chciałabym, żebyś spróbowała posprzedawać to, co stworzyłaś. I bardzo proszę, obsługuj... Nie, czyść. Jak to? Przecież wszystko tutaj było wyłożone, no i muszę znowu... Nie za bardzo mamy kryształy zrobione, mam tylko i wyłącznie samą biżuterię. No ale nieważne. Bardzo proszę, wyłóż towar. Bardzo proszę, obsługuj stoisko. Podnieś ceny i zrób nie 0, tylko bardzo proszę jakieś 50%. I rozpocznij sprzedaż garażową. Naszych wszystkich towarów. Może ktoś przyjdzie i to kupi. Przyjazne powitanie. I przy okazji sąsiadów. Poznasz? On widzisz, jak dobrze. Tyle sąsiadów. Tyle sąsiadów. Zachwalaj towar. Zachwalaj towar. O! Pieniążki. Tylko trzeba się niestety tym... No...
Ja przepraszam bardzo, ale czemu Landgrabowa ma skórę na sobie taką mroczną? O Jezu, Jezu. Zachwalaj towar. Możecie jeszcze coś wziąć? Ile? Ej, Ukato, ktoś musi się zajmować sprzedażą tych kryształów. Gościów przestałby być biedny. Ktoś Ukato musi robić kryształy. Zdecydowanie. Obsługuj stoisko. Mamy zakończoną sprzedaż garażową, mamy 30 944. Ogólnie opłacalny biznes sprzedawać te rzeczy, więc na pewno będę to jeszcze robić. Ale na ten moment już kończę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach i klasycznie standardowo trzymajcie się cieplutko. Cześć!